Jest 15. Radio Kraków. Radiostrada. 5 minut po 15 to Radio Kraków, magazyn Radiostrada. Jak już zapowiadaliśmy, porozmawiamy w tej godzinie o bardzo szczególnej wyprawie, ale jeszcze przywitajmy się. Dzień dobry, mówią państwu Karol Pawłowski, Marcin Koczyba, to dla tych, którzy do nas dołączyli. A nasi goście dzisiaj to Sławomir Zamorski, prezes Kładowej Grupy Południe, i Wojtek Biedroń, organizator. Ale czego organizator, to teraz państwu opowiemy. Bardzo szczególna wyprawa, wyprawa, która ma cel charytatywny, ale tak naprawdę jest to wyprawa bardzo wymagająca od jej uczestników, ponieważ wy kładami wybieracie się na Mazury. Kład to nie jest wygodny pojazd jak limuzynka, gdzie można usiąść na skórzanym fotelu, włączyć klimatyzację i po prostu niemalże odpoczywać jadąc, tylko jest to urządzenie wymagające również kondycji fizycznej. Ale po kolei. Skąd pomysł i jaki jest ten cel? Znaczy, może tak, jeżeli chodzi o pomysł. Pomysł powstał 2 lata temu ze strony jednego z naszych członków, który zaproponował, że on chce jechać na Mazury na kładzie i żeby narysować mu traka. Narysować mu? Traka, czyli trasę. Trasę, no właśnie. Trasę. Mhm. I tu co najważniejsze, bo to czy jeszcze byśmy dodali, co jest istotne, my staramy się tą trasę rysować w ten sposób, żeby absolutnie jak najbardziej unikać asfaltów, ale z drugiej strony, żeby była legalna, tak jak zawsze to powtarzamy już na poprzednich naszych wizytach. Niestety z różnych względów przeczekało to 2 lata, doczekało się tego roku i na początku tego roku podjęliśmy decyzję, w tym roku realizujemy. Dobraliśmy grupę, no w międzyczasie nam troszeczkę utrudniła się sytuacja, ponieważ pierwotnie mieliśmy jechać w czerwcu. No tak. Koronawirus. Natomiast koronawirus nam zweryfikował plany. Natomiast cała istota, idea była cały czas budowana. Dodatkowo, to też było notabene życzenie naszego członka, postanowiliśmy zrobić właśnie ten cel także jakiś dodatkowy, charytatywny. I zastanawialiśmy się nad tym, podjęliśmy decyzję, mamy ten cel charytatywny i będziemy jechać i będziemy namawiać i zapraszać do tego, żeby wpłacać na Dom Dziecka w Jasieniu. To jest koło Brzeska. My będziemy wam kibicować i objęliśmy patronatem waszą wyprawę, więc jest. Będziemy szeroko informować o tym. Również ten numer konta będziemy publikować, będzie do państwa dyspozycji. Zachęcamy do ofiarności. Czasy mamy ciężkie. Koronawirus dodatkowo skomplikował sytuację na całym świecie, ale Domy Dziecka to są miejsca, które szczególnie zasługują na naszą uwagę i pamięć. Więc to dobrze, że to robicie i zachęcamy państwa do tego, żeby w tym wziąć udział. Kiedy start? Start 18 lipca o godzinie 9:00. Takie jest założenie. Z terenu motoparku, gdzie... Przy ulicy Szpakowej w Krakowie. Przy ulicy Szpakowej. My też tam współpracujemy z motoparkiem, więc to też miło, że sami nasi przyjaciele. Gdzie my, jak to symbolicznie zostanie podniesiona flaga startowa, ruszymy 10 członków i będziemy poruszać je w kierunku Sandomierza. Wzdłuż Wisły. Wzdłuż Wisły. Tu obecny Wojtek dobije do nas od strony Tarnowa na wysokości Dunajca i już stamtąd w pełnym... Wschodnia flanka. Wschodnia flanka, tak ciągniemy dokładnie, ciągniemy w kierunku powyżej Sandomierza, przekraczamy Wisłę, kierujemy się w stronę wschodniej granicy i później na północ w kierunku na Mazury. Wojtek, ty oprócz tego, że jesteś współorganizatorem, jesteś również stroną techniczną tej wyprawy, bo to wszystko w twoich rękach, jesteś specjalistą, znasz się na tym, pochodzisz z Tarnowa, jak już mówiliśmy, i z Tarnowa będziesz jechał, ale potem będziesz takim kołem ratunkowym, bo to wymagająca wyprawa, prawda? 1000 kilometrów dla takich pojazdów to chyba dużo. Tak, zgadza się. Przede wszystkim witam wszystkich. 1000 kilometrów to jest dosyć długa trasa. Będę obstawiał tutaj tą imprezę od strony serwisowej.
przygotowuje kłady już w tej chwili obecnie, przygotowuje kłady uczestnikom tej wyprawy, ale z uwagi na to, że jednak no, 1000 kilometrów to jednak jest kawałek drogi, będzie to jazda głównie w terenie, więc różne rzeczy mogą się przytrafić. Podstawowe rzeczy serwisowe typu drążki kierownicze, te elementy, które mogą się przypadkiem gdzieś tam uszkodzić, będę miał przy sobie. No właśnie miałem cię o to zapytać. Plecak duży? Czy? Nie, no, będziemy mieć generalnie rzecz biorąc osobę wspierającą. Właśnie, odnośnie, bo tak jak mówimy, jak to organizujemy? Ponieważ staramy się podchodzić do wszystkiego bardzo profesjonalnie, mamy pojazd, samochód, który z lawetą będzie jechał równocześnie do ustalonych punktów, tych samych, których my będziemy się Czyli takie strefy serwisowe wam zrobić. Coś w rodzaju strefy serwisowe. I dzięki temu bardzo pozdrawiamy tu serdecznie naszego kolegę, który sam się zgłosił, Gargusia. Dzięki temu będziemy odciążeni, nie będziemy musieli dźwigać ze sobą właśnie całego tego zaplecza serwisowego, jak również pewnie odciążymy się też na przykład z namiotów. Dokładnie. Będziemy mieć przynajmniej tyle lżej. To jest raz. Na pewno będziemy mieć przy sobie takie podstawowe rzeczy, z uwagi na to, że jednak może się coś przytrafić w miejscach, gdzie on nie będzie mógł jednak dojechać. W związku z tym na pewno podstawowe klucze i podstawowe rzeczy będziemy mieć przy sobie. Natomiast tak jak powiedział kolega Sławek, na pewno Garguś odciąży nas ekwipunkowo, czyli właśnie namioty, czyli cały osprzęt biwakowy, bo jednak będziemy tutaj starać się nocować gdzieś tam pod namiotem. Ewentualnie będzie ściągał przysłowiowe zwłoki. To też trzeba. W sensie sprzętu. Sprzętu, oczywiście. Ty prowadzisz sklep, zajmujesz się kładami. Rozumiem, że co, cały interes zwijasz i po prostu jedziesz, tak? Nie, na szczęście mam fajną ekipę chłopaków, których pozdrawiam w tej chwili. No i dziewcząt generalnie, rzecz biorąc, u nas w firmie. Oni będą troszkę czuwać nad tym wszystkim w sklepie tutaj u nas w bazie. W wypadku, gdyby coś stało się nieprzewidzianego, trzeba było coś grubszego podesłać, oni się tym zajmą. Także wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Mam nadzieję, że no będzie jak zwykle fantastycznie i nic się nie stanie. Ale tak jak mówię, no, trzeba być przygotowanym. No bo tam i koło można przebić, można uszkodzić oponę, prawda? No, to są takie akurat, rzeczy. To są szczegóły, takie rzeczy trafiają się nawet na zwykłych wyprawach turystycznych. Przebicie koła, czy spadnięcie opony z felgi, to są standardy. Z tym radzimy sobie już praktycznie Tymi oczami, tak? No, dokładnie. Tak się zastanawiam, bo nie widziałem dojazdówek dokłada, także rozumiem, nie, że... Nie, mamy metody, myślę, że znane, które są bardzo często znane, jeśli chodzi o ściągnięte koła, szczególnie także wśród miłośników off-roadu i samochodów terenowych. Tak naprawdę, zakłada się na ogień. Tak naprawdę... Czyli? Dezodoranty damskie robią robotę, kawałek ognia, troszkę kuku. Psykamy do środka, ogień... Nie róbcie tego w domu, oczywiście. Nie róbcie tego w domu. Zwłaszcza w rowerach. Ale tak, widziałem coś takiego kiedyś na YouTubie. No i to działa, tak? Możliwe, że na naszym kanale mamy nagrane taką sytuację, kiedy na jednym z naszych wyjazdów 3-krotnie zakładaliśmy oponę i za każdym razem wyglądało to inaczej. Czy to konkretny zapach tego dezodorantu kwiatowy, czy jakiś, czy to już wszystko jedno? No tu akurat nie mogę marki zdradzić, bo wiadomo. Nie, ale zapach. Zapach koniecznie damski, ale to z uwagi na atomizer. W dezodorantach damskich atomizer bardziej rozpyla zawartość, w związku z tym jest ona bardziej wybuchowa. Nie wiedziałem. To jest taka tajemnica. Aha. Więc jeżeli zobaczycie... Nie bierzcie dezodorantu w sztywcie, jeśli więc, słuchacie teraz. Więc jeżeli widzicie kładowca mężczyznę z damskim dezodorantem, nie należy mylić to, że ma takie upodobania. Jeśli zjeżdża facet upłocony kładem i pachnie kwiatowo, to znaczy, że miał kapcia po drodze, tak? Że spadła opona i trzeba było zakładać. No słuchajcie, ile to tajemnic dzisiaj zdradzamy. Fantastycznie. Teraz zrobimy przerwę, bo Karol ma tutaj wiadomości dla kierowców. Za chwilę te wiadomości i zaraz po wiadomościach wracamy do państwa. Radio Strada. Rozmawiamy dziś o kładach w magazynie Radiostrada do godziny 16. Dziś magazyn, chociaż tak naprawdę nie do końca do 16, bo trochę wcześniej dzisiaj skończymy, ale to po kolei. A na razie przypominam, razem z nami w studiu prezes Kładowej Grupy Południe Sławek Zamorski i Wojtek Biedroń, organizator, współorganizator wyprawy charytatywnej na Mazury. Wyprawy kładami. Wyprawy, która będzie męską przygodą, bo jak się okazuje, sami faceci tam jadą. Ale to nie dlatego, że nie chcieli zabrać dziewczyn, tylko akurat tak się ułożyło. Ale to wyprawy
sprawa wymagająca. To nie jest tak hop-siup, bo trzeba mieć ze sobą pewnie, że te namioty, inne rzeczy, które wam może zabiorą koledzy samochodem, ale trzeba się też samemu przygotować. Ja jeszcze dopytam może o tą trasę, bo to mnie zaciekawiło. Jeżeli planujecie taką trasę, rozumiem, że to wszystko dzieje się zdalnie, to znaczy pewnie nikt w całości tej trasy nie widział przed wyjazdem, czy jak to wygląda właściwie? Generalnie, to już kiedyś o tym opowiadałem, my budujemy te legalne traki, rysujemy trasę faktycznie zdalnie, używając, jak ja to mówię, różnych nakładek na mapy, skórek, jak to woli takie określenie, i rysuję trasę, którą następnie weryfikujemy. I można powiedzieć, jeżeli chodzi akurat o tą naszą trasę, do właśnie wspomnianego Dunajca, trasa jest, można powiedzieć, w jakimś zakresie sprawdzona, bo myśmy ją już przejechali w ramach naszych legalnych traków. Natomiast wszystko, co jest od Dunajca, jest dla nas jedną wielką niewiadomą. Czyli może się okazać, że będzie jakieś zmiany. Będą konieczne korekty, będą konieczne gdzieś nawroty. Może się okazać, na przykład mamy gdzieś chyba narysowane promy, może się okazać, że promu nie ma. Będziemy kombinować, jak się przeprawić w innym miejscu przez Wisłę, bo obawiam się, że nie na skróty, aż takich poziomu snorka nie ma. Stojąca. Więc raczej to nie wchodzi w rachubę, natomiast generalnie rzecz biorąc właśnie to tak wygląda. Rysujemy, zresztą tutaj mogę powiedzieć, że świetnie mi się układa współpraca właśnie z Wojtkiem, z którym ja bardzo często rysuję jako ten pierwszy rysownik. Wrzucam właśnie to, wymieniam, sprawdzam, przesyłam do Wojtka. Wojtek narzuca swoje mapy, swoje narzędzia i urządzenia, łącznie z mapami ograniczeń typu lasy państwowe i tym podobne. Zaczynamy wtedy korygować, żeby oczywiście nie wjeżdżać w tereny lasów państwowych. I w ten sposób na koniec dnia powstaje nam trasa. Co nas spotka? Nie wiemy, aczkolwiek życie pokazuje, że na dzień dzisiejszy zazwyczaj udawało nam się, że maksymalnie 10% naszych tras to były asfalty. Dlaczego uciekamy w kierunku wschodniej granicy? Właśnie dlatego, że liczymy, że tam będzie ich jeszcze mniej, więc to prawdopodobieństwo lecenia po tak zwanych szutrach lub drogach ubitych pozwoli nam właśnie przemieszczać się, żeby zminimalizować jazdy po asfaltu. Ale to unikacie asfaltów, bo ich nie lubicie, czy unikacie dlatego, że na przykład opony się szybciej zużywają? No właśnie dlatego, że opona offroadowa jest stworzona z miękkiej gumy. W związku z tym nie lubi twardych nawierzchni, nie lubi asfaltu, a przy temperaturach, które będą wtedy, kiedy my będziemy jechać, no to będą temperatury rzędu 20 kilku stopni, będą się po prostu szybciej zużywać. To jest raz, a dwa, sam kład jako taki jest przeznaczony do jazdy w terenie, w związku z tym należy go używać w terenie. Święte słowa. No i dodamy coś, co zdaje się, że nawet tu w ramach audycji mówiła Kasia całkiem niedawno. Kład wbrew pozorom źle spisuje się na asfalcie, po prostu jest absolutnie, nie prowadzi się go tak dobrze jak w terenie, gdzie jednak ta przyczepność tej gumy offroadowej jest znacznie lepsza. Mhm. No i co, dojedziecie na Mazury i co tam będzie się działo, jak już dojedziecie? Jak dojedziemy na Mazury, to dojedziemy do naszego, przede wszystkim partnera, gdzie na polu namiotowym rozbijamy się u niego. Oprócz niespodzianek, czyli złapania oddechu w baniach i jakichś grillisz, i w końcu może, mamy nadzieję, dobrego obmycia się po szutrach. Chcemy złapać jeden dzień oddechu, zakładamy takie założenie, po czym ruszamy i zwiedzamy Mazury Garbate, które też mają bardzo fajne miejsca do zwiedzenia, też z punktu widzenia offroadu, ale widokowych, bo tu możemy wspomnieć o słynnych mostach w Sańczykach i innych takich miejscach, które są blisko granicy litewsko-rosyjsko-polskiej. To jest jedna rzecz, po czym, jeżeli nam pozwoli czas, pogoda, no bo to też jest, siły. Jednak będzie nas i siły, no i przede wszystkim, czy sprzęt dotrzyma tego. Chcemy wyskoczyć na taki wyjazd 200 ileś kilometrów w sumie, jednodniowy na Litwę. Ponieważ na Litwie są słynne, my to nazywamy w offroadzie, autostrady szutrowe. Długa,
prosta, szeroka, shooter. Czyli będzie można nacisnąć manetę do oporu. Czyli raj, można powiedzieć, right. Tak? Ale słuchajcie, powiedzcie mi, jak z paliwem? No bo przecież no jak jedziecie gdzieś offroadowo, to raczej na stację nie ma co liczyć chyba, co? Tu też jest właśnie rola zrobienia tego traka. Impreza wyjazdowa, generalnie jakakolwiek, czy to jest zwykły teren koło domu, czy jakaś dłuższa wycieczka, wymaga przygotowania. I właśnie to jest to, o czym mówiliśmy przed chwileczką. Rysowanie tego traka, dostosowywanie do możliwości jeźdźców, trzeba wziąć pod uwagę przewyższenia, trzeba wziąć pod uwagę lasy państwowe, trzeba wziąć pod uwagę właśnie stacje benzynowe, trzeba nanieść na tego traka tego typu rzeczy, trzeba wziąć pod uwagę przerwy obiadowe. To jest cała robota, którą już wykonujemy ze Sławkiem od jakiegoś czasu. Ten trak jest prawie gotowy i to wszystko właśnie jest zawarte w tym traku. Dobrze przygotowany trak pozwala nam spokojnie jechać. Zakładamy odnoszą się bezpośrednio do kwestii problematyki stacji paliw, zakładamy, że mniej więcej co 100 kilometrów tą stację będziemy się starać sobie ulokować, ponieważ musimy się liczyć z tym, że na to 100 kilometrów nam wystarczy. Oczywiście każdy z nas bierze zapas w rezerwę tak zwaną około 5 litrów mniej więcej baku, ale nie więcej, i zakładamy, że do jakiejś stacji dociągniemy i je sobie naniesiemy. No tu mamy jeszcze oprócz tego UTV-kę, którą się śmiejemy, że to będzie nasze cargo i tam ułożymy jak najwięcej jeszcze rzeczy. Może też większe zbiorniki paliwa na wszelki wypadek. Czyli to taki mały samochód terenowy, tak? Dobrze zrozumiałem. Tak jest. To UTV-ka to jest tak jakby... Niektórzy na to mówią budgie. Też się z tym spotkałem, taką nazwę, no ale nie należy tego mylić z żadnym budgie. To jest absolutnie coś innego. To jest tak jakby... chyba kolejny epizod przebudowy Quada, który ktoś kiedyś postanowił zrobić z tego pojazd. Czyli mamy kierownicę. Dwuosobowy, tak? Z kierownicą. Obecnie nawet pojawiają się już czteroosobowe. My na to mówimy autobus. No pewnie, w porównaniu z Quadem, tak. To jest potężne. To szczerze mówiąc nie wiem, czy taki czteroosobowy nawet nie jest większy od przeciętnego auta terenowego. Na pewno jest większy. Znaczy, ale małego. Zdolności terenowe lepsze ma Quad niż taki pojazd. Jest lżejszy, bardziej zwrotny, ale to chyba główną zaletą jest jego waga właśnie. No i też to, że na przykład czasem jest wąsko i taki mniejszy przejedzie, a ten autobus, jak mówicie, będzie miał problem. Tak. Maszyny, którymi jedziecie, kilka słów o tym, jaki sprzęt? Generalnie przekrój jest szeroki, tak. Głównie są to kanamy. Mamy Polarisa, mamy Yamahę, mamy Suzuki, także generalnie rzecz biorąc przekrój marek. Ale tak ogólnie na przykład pojemność silnika czy moce? Pojemność silnika. Nie mamy chyba mniejszych niż 700. Mhm. To już spore maszyny i pewnie wszystkie napęd na 4 koła, tak? No tak. Tak. To są wszystkie sprzęty z napędem na 4 koła. Minimalna pojemność, jaka tutaj u nas występuje, to jest 700. Maksymalna? Najwyższa 1000. 1000. Tak. Mhm. Znaczy, bo w Quadach nie występuje w tej chwili więcej niż 1000. No, nie występuje w tej chwili oficjalnie wyższe, natomiast no... Nieoficjalnie domyślam się, że tak, ale cóż, nie będziemy o tym mówić. Tak. Nieoficjalnie. Znaczy, jeżeli chodzi o... oczywiście to już też mieliśmy okazję, będąc gośćmi Radia Kraków i Radio Strady, mówiliśmy właśnie między innymi o różnych Quadach. No i generalnie tymi Quadami, które jedziemy, to są Quady właśnie przeprawowe, o których wspominaliśmy. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że to już nawet nie chodzi o to, że my przewidujemy jakąś ciężką przeprawę, ale Quady przeprawowe oprócz tego, że są z napędem na 4 koła, mają wyciągarki i tym podobne, mają też zazwyczaj bagażniki z przodu i z tyłu, więc to pozwala nam o wiele lepiej zapakować się niż w przypadku tak zwanego Quada sportowego, który po prostu tego nie ma. Kolejna sprawa to jednak jest wygodniejszy. Nie ma co tutaj mówić, jest wygodniejszy od standardowego Quada tak zwanej ośki, czyli Quada sportowego. Quad sportowy jest do ścigania i on ma być lekki, zupełnie zminimalizowany do szybkiego przemieszczania się, do skoków i tak dalej. Natomiast kłady przeprawowe są to kłady wygodne do poruszania się w ciężkim terenie, z napędem naprzód, co jest istotne. I generalnie rzecz biorąc, takimi kładami jedziemy. Czy wszyscy jadą pojedynczo? Bo wiem, że to są też kłady z tym dodatkowym miejscem. Z uwagi na to, że jednak wygodniej się jedzie w pojedynkę, wszyscy jadą pojedynczo.
Czyli nikt nas nie zabierze. No właśnie, tak się zastanawiałem, jak tutaj dołączyć do takiej... Nie, spalanie, w moim przypadku to by wam spalanie podniosło znacząco, a to wiadomo, że nie. W ogóle zastanawiam się, czy mamy który w naszym składzie na dzień dzisiejszy jakiegokolwiek dwuosobowego. Jedynie ten UTV będzie miał jedno miejsce wolne, więc zapraszamy... Właśnie, jest miejsce w UTV. No widziałeś, jak sobie załatwiłem? Lata pracy. Słuchajcie, dobrze, musimy zrobić chwilę przerwy. Po przerwie wrócimy do naszych rozmów. Przypominam, 4080 to nasz numer SMS-owy. Na Facebooku też jesteśmy i możecie pod informacją o dzisiejszym programie pisać również pytania do naszych gości. My odczarowujemy kłady, bo kłady u nas w Polsce jakoś tak z reguły kojarzą się z prezentem dla dzieci. A to jest naprawdę poważny sprzęt, fantastyczny, bezpieczny. Jak każdy sprzęt, który jest, jeśli go mądrze używamy, może dostarczyć nam wielu przygód, frajdy i to naprawdę jest kawał tym razem męskiej naprawdę przygody, chociaż wiem, że w tym waszym towarzystwie mnóstwo dziewczyn, to jak choćby Kasia, która tutaj przyszła, drobna blondynka, która radzi sobie z potworem wielkim. Także to bardzo ciekawe i będziemy o tym jeszcze też niejednokrotnie opowiadać, a nad wyprawą, przypominam, Radio Strada wzięła patronat. Radio Strada. Radio Strada dzisiaj do 15.45, bo po Radio Stradzie nowy cykl, który do końca wakacji będzie prowadzony, więc kończymy kwadrans wcześniej. Przypominam, dzisiaj razem z nami prezes Składowej Grupy Południe Sławek Zamorski i współorganizator Wojtek Biedroń, współorganizator fantastycznej wyprawy na Mazury, kładami wyprawy charytatywnej. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że będzie można was śledzić, zobaczyć dokąd, jak jedziecie dzięki specjalnej aplikacji. Będzie można nas śledzić, a będzie można to robić przez aplikację Locus Map. Jest to aplikacja nawigacyjna, terenowa, która ma swoją wersję darmową. Można ją ściągnąć sobie z tutaj sklepu Google. Na naszym Facebooku będzie wskazana grupa, w której my będziemy wszyscy zalogowani. I w której to grupie będziemy udostępniać swoją pozycję. Ta pozycja będzie oczywiście udostępniona w ciągu dnia ze względów bezpieczeństwa. Nasze wieczorowe stacjonowanie nie będzie udostępnione. Natomiast w ciągu dnia będzie można śledzić, gdzie jesteśmy, jak się przemieszczamy. Będzie można do nas, nie wiem, dojechać, przywitać nas, porozmawiać z nami. Super. Mhm. Świetna rzecz. Zachęcamy państwa do tego, zwłaszcza tych, którzy pasjonują się kładami, żeby tutaj kibicować tak właśnie aktywnie. Tak. Nie tylko, że myśleć sobie fajnie, że jadą, tylko żeby zajrzeć. Słuchajcie, bo chciałem jeszcze o jedną rzecz was zapytać. Życie kładowca, bo to jest rzecz, o której mówiliśmy, że coś powiemy. Jak łączycie pasję z życiem codziennym, pracą? No to jak widać, zaangażowani jesteście w to bardzo mocno. Samo przygotowanie zajęło kupę czasu. No i musicie jakoś to wszystko, jak to mówi młodzież, ogarnąć. Ja mam o tyle dobrze. Tutaj poszedłem na łatwiznę, zaangażowałem w to wszystko córkę i żonę, więc mam łatwiej. Ja mam trudniej. Ja mam trudniej, generalnie rzecz biorąc, kiedyś, pamiętam, pytałeś mnie o tym, czy zdarzyło mi się mieć kiedyś jakiś wypadek na kładzie i przygodę. Tak, miałem, od tego czasu moja córka w ogóle nie chce patrzeć, kiedy ja jeżdżę na kładzie, bo tak to z jej perspektywy wyglądało. Natomiast ja mam ciężej. Jest trudno, ale wydaje mi się, że to pasja ma to do siebie, że człowiek dla pasji nie liczy czasu, godziny, pieniędzy i wszystkie. Dla tej pasji jest w stanie poświęcić bardzo dużo. To w moim przypadku jest dość często kilka godzin wyrwanych z życiorysu w ciągu dnia, późne wieczory, rozmowy z kolegami, spotkania, ale wydaje mi się, że bez tej pasji byłoby nudno. Jak staramy się to godzić, wydaje mi się, że nasze rodziny, partnerki już przyzwyczaiły się do tego, aczkolwiek z drugiej strony... Przyjmują was dobrodziejstwem inwentarza tak zwanym. Tak? Po prostu... Wiedzą, że po prostu mamy, poświęcamy się dlatego. Mhm. Dodam tutaj jeszcze jedną rzecz. To, co zresztą wspominałeś tu w pewnym momencie, że jest duża grupa kobiet u nas. To są bardzo często też partnerki naszych kolegów, żony, córki i stworzyliśmy w ramach składowej grupy Południe, stworzyliśmy trochę taką rodzinę. Spędzamy swój wspólny czas, wyjeżdżamy
zapraszamy na wspólne właśnie eventy, tak jak niedawno byliśmy na Quadlajcie w Beskidzie Żywieckim, gdzie były rodziny z dziećmi, dzieci się bawiły, część z nami jeździła, jak to my mówimy, jako plecaki, po czym wieczorem oczywiście spotkaliśmy się i razem integrowaliśmy, opowiadaliśmy o naszych pasji, sprzeczaliśmy się co do marek quadów, używanych sprzętów, bo to jest chyba w każdym środowisku motoryzacyjnym, że moje jest lepsze, bo ja na nim jeżdżę i co byśmy nie wymyślali, każdy będzie bronił swojego do upadłego, choćby pokątnie z drugiej strony dokładał tonę pieniędzy, czasu, pracy, żeby to uruchomić. Na pewno warto poświęcić pieniądze dla pasji, ale pasję dla pieniędzy to już chyba nie. I to, co powiedziałeś o tym poświęcaniu, że i o pasji, że pasja w życiu jest konieczna, bo inaczej życie jest mdłe, szare i nijakie. To nie musi być od razu pasja kładowa, ale jakakolwiek. Coś, żebyśmy sobie w życiu znaleźli, co nas zajmuje i daje nam satysfakcję. I wy macie akurat przepiękną pasję, bo zwiedzacie, jeździcie, oddychacie świeżym powietrzem, jesteście poza asfaltem. Fantastyczna historia. Słuchamy tych silników. No właśnie. Zastanawiam się tylko, co w zimie. Też samo. Samo. No właśnie. No i to jest pasja całoroczna, jak się okazuje. Rozumiem, bo Grupa Południe to jest grupa motocyklowa, tak? Głównie. Nie. Nie? Nie, bo... jest też Grupa Południe Motocyklowa. Dokładnie. Ale to... Wspominasz o stowarzyszeniu. Pozdrawiamy naszych kolegów, z którymi bardzo wiele wspólnych imprez rozumiem. Ale oni są biedni, bo oni tylko latem jeżdżą. Oni są biedni, są do tylko latem. I stąd też kiedyś, tak można powiedzieć, zaczęliśmy mocno współpracować, dlatego że właśnie jak oni organizują jakiekolwiek eventy, nazwijmy to w warunkach lekko niesprzyjających z ich punktu widzenia, w tym momencie my jesteśmy, wydaje mi się, dużym wsparciem dla nich. Zresztą pozdrawiamy bardzo serdecznie kolegów i koleżanki ze Stowarzyszenia Motocyklistów Grupy Południa. I tu Grupa Kładowa pozdrawiała tym razem, tak? Jest. Tak? I południe, no bo jesteśmy na południu, więc jasna sprawa, że taka nazwa tu się pojawia. Powiedzcie mi, tak naprawdę u was jak to się zaczęło? To, bo ty Sławek, kiedy pierwszy raz? Pierwszy raz skład w 97 roku. Wspaniała Honda TRX 250, 250 tutaj wspominał kolega. Tak, to był mega potężny kład, jak z mojej perspektywy. Nie kupiłem. Z drugiej strony niesamowicie niezawodny. Wiem, że całkiem niedawno chyba jeszcze mieliśmy kozę. Nie wiem, pamiętam, czy Wojtek mi nie podesłał, mówił, popatrz, sentyment, chyba 450 akurat. Tak. Ale to było zaraz po chwili, później była 450. Ale to z czegoś wyniknęło? Na przykład, nie wiem, że lubiłeś chodzić po górach, czy jakieś pasy, myślę, że trzeba to połączyć. Znaczy, ja zawsze byłem strasznie zajawiony do podróżowania, przemieszczania się. Tak, chodziłem po górach, przemieszczałem się po górach na piechotę. No bo to trzeba kochać góry i dwa, jeździłem autem terenowym bawiłem się autem terenowym i to było, tylko w pewnym momencie stwierdziłem, że nie wjadę tu, gdzie bym chciał wejść. I quad nagle się stał takim odpowiedzią na wszystkie problemy i bolączki, bo on wjedzie wszędzie. Praktycznie tam, gdzie pieszy, tam pójdzie quad. Druga jego nazwa to Wszędołaz, tak? Wszędołaz. Wojtek, a u ciebie jak? U mnie to się zaczęło chyba w 2011-2012 roku. Zaraził mnie tym kolega w Bieszczadach, Krzysiu Bieleń, którego pozdrawiam zresztą. I od niego to się wszystko zaczęło. Tak naprawdę on też wciągnął mnie troszkę w ten, zmusił mnie nawet do, że tak powiem, zajęcia się tym, z uwagi na to, że jednak w tych latach problem z częściami i serwisem był spory. W związku z tym, no Wojtek, no co zrobił? No jest problem, trzeba to wykorzystać. I tak się zająłem w sumie sklepem, tak powstał mój biznes i zajmuję się tym właśnie od 2000 w sumie 11-12 roku. Pierwszy kład Grizzly 660 z sentymentem, wspominam, 5 lat jeździłem. Też niezawodny kład, bo... Niezawodny. Ostatni z pancernych kładów Yamahy, teraz takich nie robią. No a później to już poszło Suzuki, jakieś Polaris zwany pieszczotliwie praleczką albo sprzętem AGD. Dlaczego? A to chyba z uwagi na gdzieś tam zmianę tutaj. Dlatego, że ze względu na Polarisa, bo po prostu Polaris produkował lodówki czy coś takiego i tak się przyjęło, tak jak, szczerze mówiąc, nie wiem skąd w Kanamie jest bomba. Bombardier.
A, z bombardierem. Ale to, tak, to już lepiej niż w przypadku pralki. I tu się zaczyna właśnie rozmowa posiadaczy dwóch odrębnych marek. I tak możemy długo, żeby było jasne, ja posiadam obecnie dwie marki, czyli taką jak ma Sławek Kanama, żeby nie było. No i oczywiście tą moją paletkę ukochaną, którą Sławek stwierdził, że sobie kupi, jak pójdzie na emeryturę, co z kolei mnie stawia w takim troszkę niespecjalnym świetle. Bo ja lubię takie rozmowy. Bo ja wychodzę z założenia, że pralką jeździć to po na emeryturze, kiedy, bo to jest porównywalne, nie dość, że robi wszystko za rajdera, to jeszcze w dodatku jest tak wygodna, jakbym siedział na tapczanie przed telewizorem. To trochę jak siecie motocyklowym też. Wydaje mi się, że są takie maszyny, które są utożsamiane z pewnym wiekiem i dopiero wtedy się na nie wsiada. Tak? Drodzy państwo, mili nasi słuchacze, tak rozmawiają faceci, którzy mają pasję. Tak rozmawiają w ogóle ludzie, którzy mają pasję. I to jest fantastyczne. Życzymy wam tego, żeby każdy z nas mógł mieć taką pasję, nie konkretnie może kładę, ale tak zajmującą, tak wciągającą i dającą tyle satysfakcji, ile mają ci dwaj panowie. Przypominam, nasi goście dzisiaj to Sławek Zamorski, prezes Kładowej Grupy Południe, i Wojtek Biedroń, organizator wyprawy. Ta wyprawa raz jeszcze przypomnijmy, bo musimy już kończyć powoli, ale przypomnijmy, ruszacie... Ruszamy z motoparku 18 lipca o godzinie 9. Jak ktoś chce nam pomachać, zobaczyć jeszcze sprzęt, bardzo zapraszamy. Na zakończenie chciałbym to powiedzieć, może szybciusieńko, dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają. Trzymajcie kciuki za nas i traki, które będziemy robić, czyli te rysować. Jedziemy też po to, żeby na koniec te traki udostępnić na naszym forum, tak jak są udostępnione inne legalne, żebyście mogli, tak jak my, legalnie zwiedzać i jeździć turystycznie na Kładzie. Czyli jak droga do Indii, wytyczacie nowe szlaki i nowe kierunki. Bardzo, bardzo to też jest ciekawy ten aspekt, że będzie można z tego korzystać. Będziemy wam kibicować, będziemy z wami. Bardzo dziękujemy Radio Stradzie, że objęła nas patronatem. Z przyjemnością. I bardzo się z tego powodu cieszymy. Będziemy trzymać za was kciuki, ale będziemy też relacjonować, jak wam idzie. Będziemy próbowali się z wami łączyć, tak żeby w naszym programie było o tym, a oczywiście po powrocie liczę na opowieści, zdjęcia, galerie fotograficzne i że będziemy mieli dużo do opowiadania. Może jak już skończy się ten czas pandemii i będzie można się normalnie spotkać, może zrobimy takie spotkanie w Studio S5, gdzie opowiecie o waszej wyprawie, zaprosimy publiczność i będzie można porozmawiać. To takie marzenie. Ale już zapraszamy Radio Stradę na kilka naszych nowych eventów, które liczymy na to, że Radio Strada przyjedzie, rozbije się, będzie nam towarzyszyć i opowiadać o nas, o pasji, będziemy mieć okazję i zapraszamy też innych uczestników, ale to w przyszłości. Bardzo dziękujemy, że przyszliście dzisiaj do studia, że znaleźliście czas. My się już z państwem żegnamy. Karol, jeszcze za chwilę wiadomości dla kierowców, ale... To ja jeszcze się nie żegnam, bo będziemy się słyszeć. To się nie żegna. Ja państwu dziękuję. Marcin Koczyba. Tak. Dziękujemy. Program zrealizowali Rafał Baryła i Tomasz Orzechowski. Radio Strada.